Ja dzisiaj sobie zrobiłem pierwszy rajdzik. A to są rajdy. I to jest Battle of Ancash. Tutaj mamy fajny łuk do dropnięcia. 74 gear score'a. Jakiś coin i rare medal. Także zobaczymy, czy będą w ogóle chętni ludzie na to. To jest na poziomie normal, tam są chyba jeszcze jakieś inne poziomy potem. No i może tego Battlegroundzika sobie zrobiłem, bo tutaj jest znowu inny. O kurde, ile typa, 10 ludzi na raid. No cóż, zobaczymy, 38 level już mają chłopy. No i co, ktoś wyszedł, albo ktoś nie zaakceptował. No i teraz już czekam minutę. Także, no na ten raid wcale aż tyle chętnych nie ma, no to głównie przez to, że są te ograniczenia, nie? Że robisz dwa rajdy i to tyle. No i z tym zawsze będzie problem. Bo ludzie od razu po resecie będą robić. A jak będziesz chciał zrobić później, to będzie trzeba czekać, nie? Ale nie lubię takich systemów ograniczających. No lipa, 3 minuty. I dalej nie mogę znaleźć teamu. Nie wiem, może zresetuję i spróbuję jeszcze raz na nowo. Może coś się zbugowało. Dobra, finalnie udało się znaleźć team, ale czekałem, no, około 10-15 minut. Zanim mi znalazł ten team. Także no jest gigalipa. Nie wiem, jak ja to mogę zmienić. Aha, tak. Dobra, to zmienimy to. Tego interrupta. No i co, lecimy. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Pierwszy raz robię ten rajdzik. Kurde, nie grałem chwilę i trochę z rytmu wypadłem. Ale myślę, że nie będzie źle. I co, mamy tu stać tak stać na środku tylko? Tyle? No ja nie wiem, co się tu robi. O, tu mobki kolejne. O, healing. Dobra, mamy to. Tam jest chyba bosik. Teraz? Gate się otworzył tutaj, lecą mobki kolejne. Nie no, póki co idzie całkiem łatwo. Zobaczymy, czy będą jakieś ciężkie mechaniki na bossie. Kolejne mobki lecą. Null elita. Dawaj, hotu. Mamy szóstkę. Pyk. I cały czas mi schodzi cooldown na piątce, nie? Dobra, git. Teraz? Jakieś awatary. Mam siódemkę, odpalimy. By szybko porobić te mopki. I ostatni. Tak. No i dobra, tyle. On podejdzie tutaj. Co dalej? The Power of Blight. O, bossik już. Szybko. Jedzie czwórkę może najpierw. Tak, dwójka.
Jego zapewne trzeba unikać. Jego też. Kurde, no, nie wydaje się to jakieś mega trudne. Kiedy ja mam tego dispela użyć? Bo ja nie wiem. Disrupta. Sharing damage between tanks. Coś mamy pick-upować. To już chyba mamy zrobione. Użyłem R-ki jak kasowała shielda, nie? Już to coś dało? Mam nadzieję, że tak. No, dostałem pierwszego hita. Nie, no, mam nadzieję, że to nie będzie koniec rajdu po tym bossie, bo to jest jakieś giga łatwe. Interrupt. Aha. Tyle. Łatwy ten rajdzik. Giga łatwy. Myślałem, że to trudniejsze będzie. Jezu, ile tych achievementów znowu. No i git. Pierdwa coś tam. Łuk założony. Co dostałem? Crit i stamina. Steady shot damage. Steady shot damage to akurat fajne. No i tyle, tak? Można wyjść. Okej. Okay. To był całkiem... Szczerze? Dłużej czekałem na ten raid niż go robiłem, nie? Serio. Także rajdzik mamy gotowy. Tu jest Elite Difficulty i później jest Challenge Mode. No ale nie mogę jeszcze Elite, bo muszę mieć 34 level. Tutaj jeszcze mamy coś do odebrania. Wbijam level 31. Pyk. Battle Pass. I tutaj 7 Day Goal. Dobra, pierwszy, drugi dzień mamy. Trzecim jeszcze Dark Invasion. I Repetition Eventy. Trzeba będzie porobić. Kiedy upgrade'ujemy. No i te talenty. Na razie nigdzie nie mogę niżej dawać. Dawaj to. No, także... Co? Szybki rajdzik i tyle.